Cześć. Dzisiaj niezwykły odcinek, bo po jego skróceniu, naprawdę skracałem, będzie trwał ponad godzinę i więcej naprawdę nie mogę wyciąć, bo uważam, że każde z przedstawionych tu aut zasługiwało na to, aby jego historia została opowiedziana. Najpierw jednak ja opowiem, co zobaczysz w tym filmie. W pierwszej kolejności zobaczymy auta stojące na zewnątrz, widoczne zresztą z drogi. Potem będziemy po kolei otwierać kontenery i oglądać schowane tam perełki. Jedną z nich odpalimy, a nawet przypalimy. A na końcu zobaczycie klasycznego Mustanga od pierwszego właściciela. Naprawdę od pierwszego, właściwie to od właścicielki. Za chwilę przejdziemy do odcinka, ale sprawdźmy jeszcze, ile może kosztować ubezpieczenie takiej ikony amerykańskiej motoryzacji, np. Mustanga z 2017 roku. Klikamy na porównywarce ubezpieczeń mubi.pl, to partner dzisiejszego odcinka, który po zakupie ubezpieczenia zwraca Wam 150 zł na konto jako cashback. Dzięki porównywarce widzimy, jak duża jest różnica pomiędzy najtańszą i najdroższą ofertą, a po zwrocie 150 zł na konto ubezpieczenie OC, nawet na taką amerykańską V8, kosztuje zaledwie 381 zł na rok. Odwiedź stronę mubi.pl, link znajdziesz w opisie, a teraz przenosimy się na ten wyjątkowy parking pod Bochnią. Miłego oglądania. Cześć, witam serdecznie. Parę tygodni temu na swoim Facebooku opublikowałem kilka zdjęć z amerykańskimi klasykami i widziałem zresztą, że Wam się spodobały i obiecałem wtedy, że na pewno tu wrócę. I słowa dotrzymałem. Ze mną jest Jarek, który jest... Cześć, witam Cię serdecznie również. Który jest właścicielem miejsca, w którym akurat jesteśmy. I ja Ciebie, Jarek, teraz poproszę nie mniej, nie więcej o to samo, co zrobiłeś już tych parę tygodni temu. Bo tak jak mówię, ja tu, kiedy byłem pierwszy raz, w zasadzie z zapartym tchem słuchałem tylko tego, co Jarek opowiada o tych samochodach. Bo to nie są samochody takie, jak możemy kupić w salonach, że ukradną nam albo rozbijemy, kupimy sobie następnego. Każdy ten samochód to jest historia, więc trochę Wam zazdroszczę, jeszcze tego nie słyszeliście. Miłego oglądania. Miejsce, które chciałem stworzyć, miało być miejscem, w którym każdy będzie mógł zobaczyć różnego rodzaju klasyki z lat 60., 70., 50. Klasyki tylko głównie ze Stanów Zjednoczonych. Kiedyś tam spędziłem część swojego życia. Jeden z pierwszych klasyków, które przywiozłem do Polski około 4 lat temu, był właśnie ten model. To jest International Harvester z 51. roku. Firma International, skądinąd znana z produkcji maszyn rolniczych w Stanach Zjednoczonych, przez 3 lata miała przygodę z produkcją takich małych pick-upów. Bazowała w dużej mierze na Chevrolecie. Mamy tutaj silnik 6-cylindrowy, górnozaworowy. Auto przyjechało jako kompletny złomek, znany dzieciom z bajek. Pokryty rdzą, pokryty patyną. Postanowiliśmy go uratować, ożywić. Brakowało sporo części. Te części zdobywaliśmy w różnych miejscach na świecie. Nawet pompę paliwową przywieźliśmy gdzieś tam, prawda, z Egiptu na eBayu kupiliśmy. Przy odbudowie takich samochodów pojawia się mnóstwo problemów technicznych. Brakuje nam klocków, brakuje bębnów, brakuje jakichś szczegółów. Te wszystkie części tych elementów trzeba po prostu dorabiać. Harvesterek w środku jest po prostu piękny. Ma nadal oryginalne zegary, ma ręczny hamulec, jest tutaj 4-biegowa skrzynia. Z przodu mamy zawieszenie na resorach, z tyłu mamy zawieszenie na resorach. Przypuszczam, że ludzie, którzy jeździli Żukiem, mają większy komfort niż jazda takim pick-upem. Mamy tutaj oryginalną tabliczkę znamionową z tamtych lat. To jest pierwszy klasyk. Może kolejny, który opowiem. To jest samochód, który miałem okazję kupić osobiście. Auto kupiłem w Kanadzie, w miejscowości Barrie, na północ od Toronto. Będąc tam na zakupach, jak ja to mówię, znalazłem ogłoszenie. 71 rok, Chevrolet Camaro. Silnik 454 kubików, czyli około 7,5 litra. Wtrysk podtlenku. Samochód jest naprawdę wspaniały. Silnik mega potężny. Może niezbyt pięknej kondycji, ale jest to duża V8-a. Ciekawy człowiek, ludzie, od których kupowałem, dzwoniłem do nich, był telefon stacjonarny. Pomyślałem, dlaczego nikt nie ma telefonu komórkowego w Kanadzie, tak? No ale przyjechałem na miejsce, okazało się, że byli to Kanadyjczycy austriackiego pochodzenia. Bardzo ciekawi ludzie, starszy pan z starszą panią, mówił, że to auto miał około 20 lat u siebie, że ścigał się z Mustangami, tam mi opowiadał różne opowieści. Zaprowadził mnie do swojej piwnicy, gdzie miał mnóstwo
lampowych, urządzeń elektronicznych, radia. Bardzo ciekawy człowiek. Tak jak wspomniałem, z każdym autem, które tutaj mam, wiąże się jakaś historia. Ten samochód też jest z Kanady. Będąc gdzieś w okolicach Montrealu, znalazłem ogłoszenie Cadillaca. Pojechałem około 200 km na północ, nie zdając sobie do końca sprawy, może część ludzi wie, ale nie wszyscy, że tam mówią tylko po francusku. Jestem człowiekiem generalnie angielskojęzycznym, czyli polsko, ale i angielskojęzycznym. Pojechałem na północ, zajechałem na jakąś wioskę. Wyszedł jakiś pan, w ogródku miał kozy, w kolejnej jakiejś przyczepce hodował kury. No i pokazał mi Cadillaca, którego notabene kupiłem. Ale z przodu ogrodu stał jeszcze taki właśnie Pontiac Firebird. Bardzo mi się podobał ten samochód i pytam, czy chce sprzedać. On mówi, że tak. Ja mówię, dobrze, to zrób mi cenę, ja od ciebie wezmę obydwa samochody. No i kupiłem też tego Pontiaca. Pontiac jest znany z filmu, w wersji Transam, znany z filmu Mistrz Kierownicy Ucieka. Tam takim Transamem się ścigał. Może, nie wiem, czy otworzyć maskę, pokażę wam. Silnik 350 kubików. Kolektor ssące Delbroka. Czuję się, że ten samochód ma ostry wałek. Pracuje dosyć tak nierówno i bardzo fajnie się wkręca na obroty. Ma tak zwane headersy. Ten wylot, kolektory wydechowe. I ma ten skup, który generalnie jakby nie, może nie, nie generuje jakiejś super mega mocy, ale na pewno wygląda ciekawie. W środku czujemy kanadyjskie disco polo. Jest to dosłownie kanadyjskie disco polo. Czerwone fotele welurowe i ci ludzie rzeczywiście, kiedy przyjechałem tam na miejsce, byłem zaskoczony. Buick Riviera, znane na pewno ludziom, którzy interesują się amkarami. Buick Riviera, 73 rok. Możemy sobie wyobrazić czas, w którym ten samochód się pojawia. 73 rok to jest czas, kiedy zaczął się kryzys paliwowy w Stanach. Może nie wszyscy wiedzą, ale w 73 roku były kolejki, paliwo było reglamentowane po 40 litrów. I były dosłownie kolejki na stacjach i to jest ostatni wypust 73 roku, który z wielkim silnikiem samochodu, końcówka tych czasów. Samochód pod maską ma 454 kubików, to jest około 7,5 litra, niecałe 300 koni, jest mega fajnie zachowany, w tym samochodzie jest tempomat, nie wiem jak zostało to zrobione i ogarnięte, ale to działa i funkcjonuje. Samochód jest zachowany w bardzo, bardzo fajnym stanie. Tak naprawdę trzyma się kupy, wszystko w nim działa. W środku tapicerka, elektryczne siedzenia. Rok 73, potężny, potężny samochód, wielkie koła. Jedzie się na tym jak kanapowcem. Radio AM FM, radyjko działa. Mamy nawet to, co w nowoczesnych samochodach jest taki ogranicznik w samochodzie, który nas informuje, że za szybko jedziemy. Tutaj też jest takie urządzenie, które ustawiamy sobie i jeżeli jedziemy z taką prędkością, to nas informuje, uważaj, bo jedziesz za szybko. Trzybiegowa skrzynia, jak w latach 60., 70., automatyczna. Elektryczne siedzenie, elektryczne szyby, klimatyzacja. No, samochodem jedzie się niewiele gorzej niż współczesnym autem. Poza oczywiście spalaniem, które nigdy nie mierzymy, zawsze tankujemy za 300 zł i jedziemy i jak nie ma, to znowu tankujemy za 300 zł, tak? Czasami ktoś pyta, ile pali? Ja mówię, nie wiem, ile pali. No wiem, że jak nie zgaszę, to nie zatankuję do pełna. Mustang. Śmieję się, nieraz żartuję, że w Polsce niebawem będzie więcej Mustangów niż w Stanach Zjednoczonych. Tych Mustangów jest naprawdę sporo w Polsce i fajnie. 65 rok. Trzeba pomyśleć, co się wtedy działo. W 63 roku Amerykanie zaczęli latać w kosmos, w 69 wylądowali na Księżycu i 65 rok, premiera Mustanga, 64,5 tak naprawdę, to był czas, kiedy na rynku w Stanach było sporo młodych ludzi, to były dzieci, które miały pieniążki, chciały mieć jakiś tam w miarę sportowy samochód i Ford padł na pomysł, że zbuduje takiego Mustanga, bazując zresztą na wcześniejszym innym modelu. Ford Mustang. Silnik 4,7 litra, V8 oczywiście. Były też montowane rzędowe szóstki 3,3 litra. Silnik V8 w Mustangu jest bardzo, bardzo prostą konstrukcją. Spotykam się z pytaniami od klientów,
A jak my to naprawimy? Co zrobimy? Nie, no słuchajcie, no na pewno nie pojedziecie do pierwszego lepszego mechanika, który będzie chciał podpiąć OBD i sczytać błędy. Ta bajka nie pracuje z tym samochodem, to nie działa tak. Ale z drugiej strony poszukajcie kogoś, kto naprawiał duże Fiaty, kto naprawiał maluchy, kto robił tego rodzaju samochody i na pewno Wam pomoże. Silnik 289 kubika, Ford tak, no w Ameryce jak się oznaczało silniki w kubik inches, w kubikach sześciennych, przepraszam. 4,7 litra, mamy aluminiowy kolektor Edelbrocka, mamy tak zwane headersy. W tym samochodzie nie ma wspomagania kierownicy, co w Mustangach jest często spotykane. Wspomaganie kierownicy nie było standardem. Mamy jednoobwodowy system hamowania. To zawsze należy wymienić. To jeżeli Państwo czy ludzie, którzy chcą Mustangami jeździć, chcą się czuć w miarę bezpiecznie, pierwszym elementem, który zawsze mówię, jest wymiana pompy hamulcowej na przynajmniej dwuobwodową. No bo tutaj jak nam jakieś coś się stanie, no to w zasadzie nie mamy hamowania. Pojazd bardzo prosty w budowie, bardzo, bardzo fajny. Z przodu mamy silnik, z tyłu mamy napęd, więc każde dodanie gazu powoduje uślizg kół, co jest chyba jedną z większych przyjemności. Mamy tutaj w standardzie 220 koni. Przy dwugardzielowym gaźniku jest 220 koni, przy czterogardzielowym gaźniku jest 240 koni. 65 rok różni się od innych lat. To też jest ciekawe w amerykańskich samochodach. W latach 60., 70. tak naprawdę co rok, dwa lata była zmiana modelu lub zmiany jakichś detali. Było to być może wymuszone trendem na rynku, żeby po prostu sprzedawać. Wtedy firmy bardziej dbały nie tyle o zaawansowanie technologiczne samochodów, co o marketing, o to, żeby sprzedawać. 65, 66 to jest jeden model Mustanga. Później jest 67 rok, który jest troszeczkę zmieniony. Potem jest 68 rok z kolei, który znowu jest troszkę inny, który za chwileczkę pokażemy. I 69 i potem 70-73 to są kolejne modele, które też są trochę inne. Zapraszam do zobaczenia wewnątrz. Czy to auto przyjechało w takim stanie, jak teraz widzimy Nie. ze Stanów? To auto przyjechało, my nazwaliśmy to auto Barbie. Dlaczego Barbie? Bo było białe w różowe pasy. Ile lat trwa przywracanie blasku na przykładzie tego auta? Prawdziwa renowacja to naprawdę szybko, to około 8 miesięcy do roku czasu. Spotykam sporo ludzi, którzy chcą zacząć przygodę z klasykami i staram się wyczuć, czego ludzie oczekują. Na pewno odradzam sporej części klientów, tak, czy znajomych, nazwijmy jakkolwiek, kupno samochodu, który jest do kompletnej renowacji, ponieważ wiem, co się stanie. Stanie się to, że kupią kompletny wrak za tam 30 tysięcy złotych, to jest jakaś cena, która się wydaje niewysoką, ale później ten samochód będą robić pół roku, rok, półtorej roku i tak naprawdę odechce się im tego samochodu, nie będzie się im chciało po prostu, żeby cieszyć się tym autem. Często jeżeli ktoś zaczyna przygodę z klasykami, proponuję, słuchaj, nie kupuj wraka za 30, kup sobie samochód za 40-50, ale takim, którym już się będziesz mógł cieszyć, którym będziesz mógł się przejechać, którym będziesz mógł wyjechać na jakiś zlot. Owszem, będzie przy nim cały czas jakieś tam, prawda, potrzeba, żeby coś naprawić, będzie potrzeba, żeby coś zrobić, ale nie. To będzie sama radość. To będzie garaż, to będzie dokręcanie śrubek, to będzie poprawa różnych elementów. Czy tego typu auta stoją na placu długo, czy biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś na wstępie, że Mustangów na polskich drogach jest więcej niż Tak będzie Stanach, niebawem. Czy robicie takie auto i ono znika pół roku później? Nie ma reguły. Z klasykami to jest taka bardzo duża nieprzewidywalność. Jeżeli chodzi oczywiście o Mustangi, o Corvette, są to pojazdy, które często rotują, że tak się wyrażę. Natomiast w przypadku innych klasyków, bo to nie jest tak, że mam chęć kupowania tylko pojazdów takich, które sprzedaję. Może tak, nie wiem, czy dobrze określiłem. Rozumiem. Czasami coś mi się spodoba, patrzę na stronę internetową, to już jest choroba. Patrzę na strony internetowe, obserwuję i jak jest coś fajnego, co myślę, że jest coś wspaniałego, fajnego i innego, to takiego klasyka też po prostu kupuję i przewożę tutaj na plac. Za chwileczkę pokażę kilka takich elementów, takich samochodów. I te auta nieraz stoją dwa lata i nikt o niego nie zapyta. I pewnego dnia przyjedzie ktoś, mówi, ja to chcę.
Bo to nie jest Mustang. Bo to nie jest Mustang. To są auta z lat 50., 60., totalnie inne, totalnie takie nieznane nawet. Ale fajne, też trzymające tamten klimat tamtych lat. No, skoro już o Corvette mowa. Corvette C3. Debiut 68 rok. W 68 roku Chevrolet zbudował Corvette na bazie C2, w zasadzie w zawieszeniu niewiele zostało zmienione. Pierwsze modele wychodziły z silnikiem 327 kubika i miały 350 koni. No i oczywiście legendarny Big Block, który miał 400 koni, prawie 390 koni, więc możemy sobie wyobrazić lata 60., początek lat 70., a Amerykanie już jeżdżą samochodami, które mają po 400 koni, a ważą 1300 kilo. Teraz są takie osiągi tak naprawdę w samochodach, które mają 1300 kilo i też mają 400-500 koni. Oni to już mieli lat temu, wiele jeszcze przed kryzysem. C3 68, 69 do 72 roku miała troszkę inny kształt. To jest rok 76. Miała inny kształt, miała stalowe zderzaki, co bardzo dodawało jej uroku. Wychodziła w wersji kabriolet lub z T-topami i w wersji 350 kubików, 327 na początku, później 350 i w wersji z big blockiem. C3 zmieniała się na przestrzeni lat. Mamy rocznik 6.8 do 7.2, kiedy to są stalowe zderzaki. Mamy później rocznik 7.3, kiedy z tyłu mamy stalowy zderzak, ale w związku z wprowadzeniem przepisów, które miały ratować pieszych, tak, przed jakimiś mega obrażeniami, zostały wprowadzone plastikowe zderzaki i później jest rok od 7.4 do 7.7, kiedy mamy z plastikowymi zderzakami z przodu i z tyłu i płaska szyba, potem rok do 8.2, kiedy ta szyba z tyłu jest wypukła. Ostatnie dwa lata Corvette 8.1, 8.2 mają troszeczkę bardziej agresywny przód i agresywny tył. Corvettą się fajnie jeździ. Corvettą się jeździ jak go-kartem. Z przodu mamy wielki silnik i mamy na tył napęd i siedzimy praktycznie na tylnym kole. Mocy w współczesnych takich Corvettach z lat 70. nie ma jakoś strasznie wiele, bo to jest V8 8, silnik 5,7 litra, a mocy mamy raptem 200 koni. Więc nie ma jakichś tam, prawda, dużych mocy, ale to i tak jest bardzo duży, bardzo spory jak ten samochód. I poczucie prędkości w takim samochodzie jest całkiem inne. Gdybyśmy zmienili w takim samochodzie prędkościomierz, nieraz się śmieję, i tak pomnożyli razy 1,5, nikt by się nie zorientował. Każdy jedziemy tym samochodem 100 km na godzinę, a wszystko dookoła gwiżdże, po prostu tak siedzimy w środku i wydaje się, jakbyśmy jechali 150-160 km, więc to poczucie prędkości jest całkiem inne. Przyjechał ze Stanów? Przyjechał ze Stanów, tak. Corvette przyjechała ze Stanów. Tutaj mamy kolejnego Mustanga, rok 68. Mustang, który ja osobiście ten rocznik najbardziej lubię, dlatego że jest troszkę większy od 6.5. Ma bardziej zadziorny przód i ma najwięcej chromów. Samochód został tutaj w kraju wyremontowany. Ma cała komora, silnik wyciągnięty, włożony. Ten sam silnik, tylko to już jest 302, czyli 5 litrów, 4-gardzielowy gaźniczek, aparat zapłonowy elektroniczny MSD. 4-gardzielowe gaźniki, nie jestem mechanikiem zawodu, czystym hobbystą, ale jak patrzę na pracę tych gaźników, to jest jakaś magia. To jest sanie, tutaj mamy sanie. To sanie jest albo gorące powietrze, które leci, prawda, tam z kolektora wydechowego, albo jest bimetal, którym podłączamy tutaj plus i on się po prostu nagrzewa, jak się nagrzeje bimetal, to ładnie otwiera tą klapkę. To jest stricte ssanie. Tutaj nam biegnie paliwo do tego gaźnika i dodając gazu, pompka przyspieszacza tryśnie pierwszą dawkę paliwa i auto, kiedy nabiera obrotów, kiedy dodaję dużo sporo gazu, pojawia się podciśnienie i ten bączek otwiera kolejne gardziele. I tutaj jest zwężka Venturiego, gdzie znowu biegnie paliwo. Wtedy to paliwo leje się strumieniami. Wtedy nie wiem ile pali, ale na pewno bardzo szybko jedzie i ma bardzo dużo mocy. 68 rok Mustanga. 68 rok różni się od 67 tymi bokami tutaj. W 67 mamy dwa takie boczne
niby wloty. W 6.8 już tego nie mamy. 6.8 ma też takie lampki z przodu. To jest ta lampka tutaj. I odblask, który jest tutaj. Zobaczcie, z tyłu ma najwięcej chromików. 6.7 nie ma tych chromików, 6.8 już ma. Oczywiście napis Mustang, dzielone lampki. Piękny jest tył takiego Mustanga. 6.8 to oczywiście kwestia gustu, ale to jest taki, który najbardziej mi przypada do gustu. Kolejny 6.8 obok. Fretcar. Czemu fretcar? Bo jak tupniemy nogą, to jesteśmy na ziemi i możemy nogami sobie przebierać, jak Fred Flintstone. Ma akurat wyciągnięte siedzenia. To auto jest do kompletnej renowacji. Został ściągnięty dach. Część Mustangów miała właśnie pokrycie materiałowe na dachu. To można łatwo zweryfikować, ponieważ ten chrom, który tutaj jest, ma taki dodatkowy boczny chromik, który dociska nam ten materiał. Często ściągam te materiały, bo jest wysokie ryzyko, że pod tym materiałem jest rdza. Więc prościej ściągnąć i zobaczyć, co tam tak naprawdę pod tym materiałem jest. Tu jest taki diabeł. 6.7 możemy rozpoznać. Możemy rozpoznać, bo ma boczne wloty. Ponieważ auto jest po wandalizmie i w zasadzie oglądało to parę osób, ten samochód, każdy miał to samo skojarzenie. Kurczę, ktoś komuś zaszedł za skórę. Tutaj. Musiało pójść o kobietę. Tak, musiało pójść o kobietę. Samochód rzeczywiście po wandalizmie. Patrząc na to auto, ja od razu widzę, że jest auto trochę, jest doinwestowane. Ma tarczowe hamulce z tyłu, ma tarczowe z przodu. I coś, co mi akurat, do mnie akurat nie przemawia, bo ma włożony silnik 5-litrowy HO, High Output, od Mustang, od Foxa. Czyli to jest silnik na wtrysku. Oczywiście silnik na wtrysku ma wyższą kulturę pracy. Silnik na wtrysku jest mocniejszy, łatwiej zapali, łatwiej jedzie i on lepiej pracuje, lepiej się nim jeździ, no i ma tarczowe hamulce. Natomiast to nie jest już ten kultowy Mustang. To nie jest ten Mustang, który kichnie, który nam czasami zaleje gaźnik, który czujemy zapach przepalonej benzyny, nie przepalonej do końca w zasadzie benzyny. No to już wszystko ładnie jeździ, współcześnie ładnie pali. Mustang 6.7, Fastback. Pewnie znany części oglądających. Jeden z najbardziej poszukiwanych Mustangów, 6.7 i 6.8. No piękny samochód, no brakuje słów. Strasznie lubię te samochody. W szczególności 6.7, 6.8 i 6.9 jeszcze jest takim moim troszkę konikiem. Samochód, który przeszedł całkowitą renowację. W zasadzie on był dobry. Historia tego auta jest taka, że jeździł całe życie w Kalifornii. Najprawdopodobniej jeździł nim jakiś wojskowy. Dlatego, że w środku znaleźliśmy dokumenty z Departamentu Obrony. Przyjechał nim do Chicago i miał kolizję. Dał go komuś do sprzedania i ten klient wystawił go na ogłoszenie, wyszło ogłoszenie, ponieważ, tak jak wspomniałem, to już zaczyna być troszkę choroba, kupno tych amerykańskich samochodów, czy w ogóle zabawa z tymi samochodami. Monitoruje rynek na bieżąco i nagle pojawił się Fastback w jakiejś miarę przyzwoitych pieniążkach, więc dzwonię do kumpla i mówię: drogi kolego, jedź sobie szybko i kup. I tu jest prawdziwa historia. Kolega pojechał, mówi: nie, no coś ty, przecież ja idę do pracy. Mówię, Krzysiek, proszę cię, jedź i kup mi ten samochód. No, dam ci każde pieniądze, tylko jedź go kup. Pojechał na miejsce, dał mi tego człowieka, który go sprzedawał. Mówię, zacząłem negocjować cenę i tam była negocjacja o $2000, w dół, w górę. W końcu daję tego mojego kolegę i mówię: dobra, to negocjuj z nim cenę. On mówi: a jak nie wynegocjuję? To wynegocjuj chociaż 1000. A jak nie wynegocjuje 1000, jak nie obniży, mówi, to daj mu ile chce. A jak będzie się zastanawiał, to mu dopłać 1000, tylko szybko daj mu zadatek i weź akt własności. Mówi, bo to jest auto w dobrych pieniądzach i Fastbacka 6.7 nie znajdziemy nigdzie. Albo będzie mega przewartościowany. No i tak też się stało. No człowiek obniżył $2000 tą cenę, co mnie bardzo ucieszyło i w ogóle już miał ludzi, którzy lecieli z Denver, to było w Chicago, na przedmieściach Chicago, z Denver, którzy lecieli po ten samochód, no ale mój przyjaciel dał tam pieniądze, więc auto zostało zakupione. Samochód był w sumie dobry, ale był taki ładny, że postanowiliśmy go rozebrać do śrubki i złożyć od nowa. Można zobaczyć pod maską. Jeszcze nie ma silnika.
Nie mamy jeszcze silnika w nim. Silnik jest w fazie testów. Co w tym przypadku oznacza w fazie testów? Jest na podeście, taki, który zbudowaliśmy do testowania silników i po prostu odpalamy go i patrzymy, czy wszystkie parametry są, czy po prostu będzie dobry, czy będzie się grzał, czy jest dobre ciśnienie na cylindrach, chcemy go wyregulować i wtedy dopiero go wstawić już do samochodu. Dlaczego? Dlatego, żeby się nie schylać tutaj przy grzebaniu przy tym silniku. Żeby nie porysować. Żeby nie porysować, tak. Oczywiście są sposoby, żeby tego nie porysować, ale staramy się profilaktycznie minimalizować tak zminimalizować ryzyko. Szkody, jasne, ryzyko. Auto ma wyjście na klimatyzację, co jest fajne, co jest rzadkością w Mustangach. Tutaj to widać. Ma wspomaganie kierownicy, wspomaganie hamulców. No poza tym jest piękne. To jest bardzo oryginalne, nic w tym aucie nie zmienialiśmy. Mustang Fastback 6.7 wychodził z dwoma silnikami, z trzema. Albo rzędowa szóstka. Po czym to rozpoznać? Po literce w winie. O ile dobrze pamiętam, rzędowa szóstka charakteryzowała się literką T. Później jest V8, 289302, literka C, literka A. I oczywiście najbardziej poszukiwany, Escort tak zwany. Wtedy w takim samochodzie jest silnik 390 kubików, ma 315 koni. Ten Escort to jest samochód, który w 1968 roku, który ścigał się w firmie Bullitt. Tam się ścigały dwa samochody. 1968 rok Mustang Fastback w Escodzie, czyli z silnikiem 390 kubików, oraz Charger 1968 rok z silnikiem 440 kubików z Hideaway światłami, z otwieranymi światłami. Te auta stoją obok siebie tak nie bez przyczyny. Kolejny samochód w naszej kolekcji. 72 rok Dodge Charger z silnikiem 440 kubików. To jest około 7,2 litra. Mocy około 250-270 koni. Tego do końca nigdy nie wiemy, bo na przestrzeni lat te silniki mogą być modyfikowane, mogą być zmieniane, więc jakby nie jesteśmy pewni. Samochód wspaniały, samochód wielki. Wielki, wielki, jeszcze raz wielki. Pokażę Wam światła. Może coś o historii? Samochód został kupiony w Vancouver w Kanadzie. Znalazłem na ogłoszenie o sprzedaży tego pojazdu. Zadzwoniłem. Starszy pan, czułem po głosie, powiedział, że żona kazała mu sprzedać jeden z jego samochodów. No i w sumie go nie chce sprzedać, ale no w sumie musi. No jak my wszyscy, prawda? Czasami nie chcemy, ale musimy. I porozmawiałem z nim. Ten pan nie bardzo wierzył, że ktoś z Europy, ktoś z Polski, gdzieś z jakiegoś zakątka świata kupi od niego samochód. Bardzo nieufnie do tego podchodził. Bardzo fajne auto, zobaczcie pod maską. Może nie jest nazbyt pięknie, ale tu jest wolnego miejsca. No, tu silnik od malucha by się może jeszcze zmieścił. 440 kubików, kolektor z Sonce Delbroka. W takim stanie przyjechał? Czy w takim stanie przyjechał. Ten samochód nic nie było robione. Został odmalowany, przepraszam. Został zmieniony kolor temu samochodowi, jakieś drobne rzeczy. Natomiast auto nie zostało poddane żadnej renowacji. I taki po prostu jest. Pontiac Grandville. Samochód kupiony na południu Chicago od Afroamerykanina, który dbał o niego jak o własną żonę. Na felgach, które w zasadzie nie mają żadnego logicznego uzasadnienia, dlaczego są takie wielkie. Są wielkie, bo ktoś chciał, żeby były wielkie. 26 cali. Jeździmy tym samochodem czasami, przejedziemy się nim. No jedzie się dziwnie, no nigdy nie jeździłem na 26. Czuję się w środku. Klimat południa Chicago. Mam filmik, który opisuje, jak Amerykanin opisywał ten samochód. Telewizorek, nawet muzyka w środku jakaś leci. Yo, this is it, man. I on tak w ogóle tłumaczy fajnie o tym samochodzie. Yo, this is it, man, right here. This is it running. I just let the top down. This is the car running. See, the motor ain't shaking. It need to be steam. The engine need to be steam clean. Car been sitting, but it's running. And you can see, this is the interior.
The doors will need to be redone at some point, you know what I'm saying, covered. But the seats are clean, no rips in the seats, as you can see, front or back. The dash is original. You know, the top is fairly new. No. Auto takie niby zwyczajne, ale te felgi i ten klimat południa Chicago, nazwijmy to, to jest fajny, jest ciekawy i pomyślałem, że fajnie takie auto mieć, bo takiego jeszcze nie miałem. I to też jest auto prawdopodobnie z serii aut, które pewnie będą stały dosyć długo, ale zapaliła ci się lampka, że niezależnie od tego, czy się sprzeda, tak, czy się nie sprzeda, to może nie mieć sensu ekonomicznego. Natomiast przyjdzie taki dzień, że ktoś przyjedzie tutaj i powie, kurczę, chcę to mieć. Tak, do kręcenia teledysków. Do kręcenia teledysków, to prawda. Zaglądam jeszcze tam do wnętrza. Co wy tam macie? Mogę? No, zapraszam. Tutaj rozpoczynamy. Przygotowujemy do malowania Mustanga, 67 rok. 6.7, 6.8 kabriolet to są te modele, które mi są najbardziej bliskie. Dlatego, że są większe, dlatego, że ewentualnie można założyć większy silnik. Tutaj standardowe jest 289 kubików, 4.7. Można tutaj w komorze się mieści 350 kubików, 5.7 litra. Dawno przyjechał? Dawno. Swoje odczekał? Odczekał. To prawda. Auto już chyba jest z półtorej roku. Takich aut, które gdzieś tam czekają, jest bardzo, bardzo dużo. Ale one czekają. W przypadku klasyków jest ten komfort psychiczny, że nie trzeba ich szybko sprzedać. Tak naprawdę te klasyki, one cały czas sobie dojrzewają i jakby zyskują na wartości i nie ma jakiegoś parcia czasowego, że muszę to autko sprzedać. Kupno tych aut to jest troszeczkę też jak loteria. W zasadzie oglądamy te pojazdy i nie mamy do końca możliwości sprawdzenia walor technicznych, silnika czy jakichś takich elementów. No widzimy, oglądamy, fajny, pali, jeździ i kupujemy. Raz na dzień. Jak jesteście na miejscu, bo nieraz kupujecie ze zdjęcia. W 50% przypadkach kupuję ze zdjęcia, tak. Kupujemy i to też zdjęcia. Jest loteria jeszcze większa. To jest jeszcze większa loteria, ale to się czuje po głosie. Teraz kupiłem 77 rok Forda z silnikiem 460 kubików. To jest ponad 7,5 litra. W manualu czterobiegowym kupiłem Vajoa. Od takiego redneka. Redneck to jest taki z takiej wioski, taki człowiek z takiej wioski. Mówił mi, że najbliższe miasteczko, które ma, to jest tam 40 mil i w tym miasteczku mieszka aż 30 tysięcy mieszkańców. I ja mówię, ale to ten samochód w jakim stanie jest? On mówi, tak, fajny, dobry, tutaj Iowa, to ciepło jest, nie jest źle. I kupiłem od niego ten samochód. Dzwonił do mnie kilka razy. Mieliśmy problem z transportem tego auta, bo auto miało 12-stopową pakę, tak. Więc kupujemy z różnych miejsc, tak. W zasadzie bardzo lubię kupować od osób prywatnych. To najbardziej mi daje pojęcie o tym, jaki ten samochód mógł być. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału i włączenia powiadomień o nowościach natychmiast po publikacji. Co więcej, powiadomię Cię nawet przed publikacją, bo na moim Facebooku i Instagramie zdradzę, co na kanale będzie dopiero za jakiś czas. Linki znajdziesz w opisie. Co tu robi Maluszek? Maluszek komponuje się doskonale z Corvettą. Tutaj widzimy, jaka dzieliła nas przepaść, prawda? Jak lata 70. w Stanach były fajne i były ciekawe i to była prawdziwa wolność. Ja pamiętam czasy, kiedy benzyna była tańsza od wody. To jest niewyobrażalne, ale benzyna była tańsza od wody. Woda w sklepie była droższa niż paliwo, więc nikt nie myślał, ile pali. Każdy pytał, ile ma cylindrów? 4, 6 czy 8? Corvetta 69 rok, bardzo, bardzo mocno zmodyfikowana. Jedzie jak wściekła. No też czeka jakby na swoją kolej. Tu mamy kolejnego Fastbacka, 6.7, pali, jeździ, jest sprawny w 100%, przebieg 180 tysięcy, jak każdy dobry diesel w Polsce. Czy jak mówisz, że samochód przyjechał jak kompletna ruina, to jest mniej więcej ten stan, czy to jeszcze jest niezłe? To jest kompletna ruina, tak. Najcenniejszy w tym samochodzie jest numer VIN i tabliczka znamionowa. I parę elementów, których ja wiem, a których generalnie jest bardzo ciężko kupić, ewentualnie są drogie. To jest samochód jak najbardziej do uratowania.
Może podejdźmy bliżej. Drzwi się otwierają, nawet się pięknie zamykają. Opłaca się ratować samochody, które na końcu mają wysoką wartość. Fastbacki po zrobieniu to jest wartość już powyżej 200 tysięcy złotych. Dlatego też czasami mówię czy doradzam klientom, jeżeli mają remontować auto tańsze, nie remontujcie. Kupcie auto droższą bazę, dlatego że ona na końcu będzie dużo warta. Silnik w doskonałym stanie. Jak wspomniałem, 180 tysięcy przejechany, jak każdy porządny diesel w Polsce. Pali na dotyk, tylko no, klimę chyba trzeba nabić. Klimę trzeba nabić, tak. Ale mamy wspomaganie hamulców. Doceńmy to. Chyba nie ma wspomagania kierownicy. I to jest świeży nabytek? Tak, to jest świeży nabytek. Mój znajomy, który pojechał po ten samochód, mówi, co ty kupiłeś? Ja mówię, weź, zapłać i odbierz, proszę cię. No człowieku, ale to jest przecież kupa złomu. Mówię, wiem, ja lubię złomy. Lubię. Tak dla poznania takiego punktu odniesienia, ile kosztuje taka kupa złomu w Stanach? Niekoniecznie ten egzemplarz. Tak. W Stanach za kupę złomu Fastbacka trzeba ci około 8 do 12 tysięcy dolarów w takim stanie. To nie jest tak, że one te samochody są wystawione, na niej się poluje. Jest kilka marek, kilka samochodów, na które po prostu jest polowanie. Tak? Jest sporo chętnych kupujących. Każdy chce mieć Fastbacka 6.7, 6.8, czy może nie każdy, ale każdy, który Mustangami się interesuje, jest zafascynowany takim modelem. I jeżeli się pojawiają, no to jest licytacja. Ja ten samochód tam kupiłem za, powiedzmy, niecałe 10 tysięcy dolarów. I teraz to była licytacja na eBayu. Tak naprawdę ja wbiłem nawet 14, ale wbiłem na 3 sekundy przed końcem. Więc byłem akurat wtedy w Malezji. Specjalnie po to, żeby licytować, musiałem wykupić sobie kartę SIM z internetem. Wpiąłem ją do telefonu, no bo za chwilę się kończy licytacja. No i ta licytacja, ta cena podskakuje. W końcu doszedłem do wniosku, nie, no muszę ten samochód mieć. Więc na kilka sekund przed końcem wbiłem cenę taką zawyżoną, tam nie wiem, 14 czy 15 tysięcy dolarów. I ta osoba, która ten kontrkandydat, tak, do zakupu tego samochodu, już nie zdążył mnie przebić, bo on tam dodawał, żeby go zmylić, dodawałem sobie $100 więcej, a na końcu wbiłem już nagle 2000 czy 1000 więcej, czy 5000 więcej. Więc on już nie był w stanie odbić tej oferty. I tak z tego wygrałem. Zaczyna nam się psuć pogoda, Filip musi co chwilę przecierać obiektyw, więc niedługo wrócimy, właściwie dojdziemy do tych garaży, które zostawiliśmy sobie na deser. A teraz zrobimy szybki przegląd tych ostatnich kilku samochodów na drugim planie. A na pierwszy ogień idzie Pontiac. Na pierwszy ogień idzie Pontiac Chieftain z 1953 roku. Lata 50. w motoryzacji to są lata amerykańskiej. Fabryki przestawiały się z produkcji wojskowej, z produkcji samolotów czy podzespołów do wojska, dla wojska, na samochody. W latach 50. większą dbałością było to, żeby samochód był wygodny, komfortowy, żeby to był taki kanapowiec. Niekoniecznie musiał to być sprawny samochód, który się dobrze trzymał w zakrętach. Niekoniecznie musiał to być pojazd zaawansowany technologicznie. Wtedy firmy motoryzacyjne w Stanach większy nacisk kładły na marketing, zatrudniały fachowców, speców od marketingu, niż tak naprawdę na zaawansowanie technologiczne pojazdu. Pontiac Chieftain, 51 rok, tak zwane Trion 3. Dlaczego Trion 3? Dlatego, że mamy trzy biegi w ręce, na drzewie. Trzy biegi na drzewie. W samochodzie mamy 8-cylindrową rzędówkę. I tutaj jest ciekawa konstrukcja. 8-cylindrowa rzędówka. Tak. Jak to się zmieściło? Jak to się zmieściło? Ile to waży? To jest ciężki silnik. Nie wiem, ma około 100 koni. 8-cylindrowe rzędówki były montowane przez Cadillaci. Kilka lat miało to miejsce. Bardzo fajne silniki. Na wolnych obrotach pracują bardzo, bardzo, naprawdę pomału. To około 400, chyba 500 obrotów. Bardzo dostojnie się tym autem jedzie. Bardzo cichy samochód. Przenoszący nas totalnie w lata 50. Jeżeli wsiądziemy do środka i popatrzymy na to radio z jednym głośnikiem, na te przełączniki nawiewów,
radio lampowe. Przecież w 50-tych latach, tego co wiem, to jeszcze półprzewodników jako tako nie było. Magia tego czasu. Napis Pontiac w innym środku. I ja nie wiem, jakim sposobem, jaka to była blacha w tamtych czasach, że ta blacha w zasadzie jest no, bardzo przyzwoita. Mamy 70 lat ma pojazd, a jest bardzo, bardzo przyzwoita blacha. Jaką może rolę pełni ten daszek? To taki chyba ochroniarz przed słońcem. Po prostu. Parasol. Powiem tak, do tej pory no, nie ma jakieś mega zainteresowania tym samochodem. Jest większe zainteresowanie tym daszkiem niż tym samochodem. Dzwonią ludzie, proszę pana, może pan sprzedał ten daszek? Ja mówię, no razem z samochodem, owszem, ale samego daszku to nie. To już sobie przejdziemy szybko, może kolejne samochody, ponieważ pogoda się troszeczkę nam psuje. Chevrolet Apache 60 roku. Też nie wiem, czy jest sens ekonomiczny, czy było sensem ekonomicznym zakup tego samochodu, ale on jest z przodu przepiękny. Te wloty powietrza i no, magiczne. Magiczne, bardzo mała ósemka, 260 czy 270 kubików. Bardzo ciekawie zrobione zawieszenie, na takie sprężenie. Ciekawy samochód. Kolejny pojazd w naszej kolekcji to jest Ford Ranchero, który jest tak brzydki, że aż jest ładny. Kolejne autko Pontiac Bonneville w kabriolecie. I następny samochód to jest tak, jeden z moich ulubionych pojazdów. 66 rok Dodge Charger. Z silnikiem 383, big blockiem. Bardzo fajny samochód. To jest kolejna forma takiego fastbacka, długiego samochodu, rok 66. Te samochody to był pierwszy wypust chargerów. Oczywiście najbardziej poszukiwanym chargerem jest 68, 69, 70, ale to jest taka pierwsze dziewicze pojazdy z tamtych lat. Można zobaczyć w środku, jak wyglądają zegary. Bardzo proszę. Te zegary mają wymiar i kształt ponadczasowy. Że właściciel też dorzucił wszystko, co miał do auta? Tak. Amerykanie sprzedają... Zresztą nie wygląda wcale, że to jest do auta. Wygląda bardziej jak jakieś profile. Amerykanie mają to do siebie, że jeżeli sprzedają takie samochody, wrzucają wszystko do środka. Oni nie próbują później czegoś sprzedać jako pojedyncze egzemplarze. Wrzucają wszystko, żeby sobie wyczyścić garaż, który jest związany z tym samochodem i bardzo chętnie ten samochód oddają razem z tym wszystkim. Zapraszam do wewnątrz. Zapraszam do tutaj, gdzie mamy schowane co ciekawsze modele. Co my tu mamy? Auto, na które polowałem 2 lata. Kiedyś wieczorem oglądając telewizję, oglądałem film Elma i Louis. Elma i Louis, film amerykański o dwóch kobietach z lat 60. Dosyć tragiczny w swoim finiszu, ale był tam piękny samochód. Był tam Ford Thunderbird 64 roku, 65 roku w wersji kabriolet. I to jest właśnie ten samochód. Te samochody pojawiają się na rynku, natomiast bardzo duże zróżnicowanie w cenach jest tych pojazdów. Albo są do przyjęcia cenie, albo są mega, mega drogie. Thunderbird, silnik 390 kubików, ten sam silnik, który jest montowany w Mustangach w Escodzie. 315 koni na tylnych kołach. Piękny, piękny samochód. Siedząc za kierownicą tego pojazdu, można się czuć jak w kokpicie jakiegoś samolotu. Ma elektryczne siedzenia, ma elektryczne szyby, ma odsuwaną kierownicę na bok, żeby łatwiej wsiąść, możemy kierownicę odsunąć na bok. No piękne, piękne auto. Zobaczcie na tapicerkę. Tapicerka ma przecież już dziesiątki lat. Jestem przekonany, że nie była wymieniana. I miałem już sporo Thunderbirdów. Z Thunderbirdami to jest taka przygoda, że te samochody albo stoją na placu mi bardzo, bardzo długo, a czasami po prostu ktoś przyjeżdża i mówi, chcę go, tak? Jest super samochód. Jak go upolowałeś? Na Facebooku. Na Facebooku. Znalazłem osobę, która po prostu go sprzedawała. Zacząłem z nią pisać. Później wysłałem tam kolegę. Mówi, na pewno go chcesz, on taki sobie. Ja mówię, tak, ja chcę Thunderbirda w kabriolecie. I go kupiłem. Samochód bardzo zaawansowany technicznie, jak na swoje lata. Mustang był o wiele prostszym pojazdem. Mustang był mniejszy. Miał słabsze silniki, poza oczywiście wersją w Escodzie.
Thunderbird w tych czasach był autem bardzo luksusowym. W jednym z Thunderbirdów, których miałem, były nawet sekwencyjne światła z tyłu. W roku 65. I zorientowałem się potem, że włączyłem światło i coś z tyłu tak mi tak bzyczało. Okazało się, że z tyłu w bagażniku był silniczek elektryczny, który kręcił się w kółko i nadawał sekwencje poszczególnym lampkom w tylnej lampie. No coś naprawdę, co mamy to teraz w tych latach. Wspominałeś podczas naszej ostatniej rozmowy, że jest to samochód, w którym nie ma bagażnika, że cała ta część z tyłu jest poświęcona temu, żeby złożyć dach. Tak, żeby złożyć dach, żeby to było wszystko w pełni automatyczne. Ciekawe rozwiązania. Mamy pompę olejową, mamy siłowniki hydrauliczne, mamy krańcówki, wyłączniki krańcowe, które mówią systemowi styczników, otwarło się do góry, teraz włącz kolejny obwód. Mamy silniczek, który napędza te śruby. On, jak się zamknie ten dach, to on się dociąga ładnie. Mamy kolejny silniczek, który jeżeli dostanie sygnał, zwija tą klapę na dół. I mamy tutaj kolejne dwa siłowniki, które jeżeli dostaną sygnał z tej centrali, nazwijmy to stycznikowo sterującej, przełączają te elektrozawory olejowe, powodując, że nam się rozwija dach kabrioletu, a zwija się z powrotem na dół. Kolejny frykas, taki mój ulubiony samochód, kolejny samochód, który jakby darzę z jakąś sympatią swoją, to jest Ford Torino GT 68 roku. Tak jak wspomniałem, przed 70 rokiem, to są lata tej motoryzacji amerykańskiej, które najbardziej są bliskie mojemu sercu. Forda Torino kupiłem w Kenoszy. Kenosza to jest miejscowość na północ Illinois, na granicy Illinois z Wisconsin. Znalazłem ogłoszenie, zadzwoniłem do kolegi. Mówię, Kubi, to auto jest fajne. Jest ładne, jest takim typowym, klasycznym, wielkim fastbackiem. Zajechał na miejsce, mam zdjęcia, które mi tam zrobił. Auto spędziło najprawdopodobniej większość swojego życia w kontenerze. Dlatego, że nie było tutaj żadnej pracy blacharskiej. Była mała dziurka pod nogami kierowcy, może taka 5 cm na 5 cm. Tutaj cała blacharka była po prostu zdrowa. Nic nie było kompletnie do pracy. Ford Torino w wersji GT w fastbacku ma silnik 390 kubików, ma 315 koni. To jest fajny, duży, wielki fastback, bardzo wygodny. Na YouTubie można znaleźć bardzo fajne reklamy tego samochodu z lat 60. właśnie, które go opisują jako takie auto super mega luksusowe. Wszystkie elementy do tych samochodów można kupić do tej pory. Wszystkie części do aut amerykańskich możemy jak najbardziej kupić. Każdą gumkę, każdą uszczelkę, każdy element możemy znaleźć na eBayu, bądź też na stronach internetowych amerykańskich. Auto czeka na tapicerkę. Pod maską, tak jak wspomniałem, 390 kubików. Silnik został rozebrany do śrubki. Z racji tego, że na jednym cylindrze mieliśmy słabe ciśnienie, było po 9-10 atmosfer, a na jednym było 6, więc postanowiliśmy, że zrobimy całkowity remont temu silnikowi. Został rozebrany do śrubki, złożony z powrotem. Tutaj też jest taka informacja dla ludzi, którzy myślą, że te remonty tych silników są jakieś mega kosztowne, bądź też bardzo trudne. Wcale tak nie jest. Spokojnie możemy wyremontować silnik za kwotę, nie wiem, 10-15 tysięcy złotych, jeżeli go zlecimy profesjonalnemu zakładowi. Wszystkie elementy, wszystkie części są dostępne na internecie w Stanach. W zasadzie w ciągu 5-6 dni jest taka strona Rock Auto, na którą każdy może wejść, dać kartę kredytową, kliknąć i za 5, 6, 7 dni ma każdą część do takiego samochodu. Silnik 390, mamy gaźnik czterogardzielowy Holleya, wspomaganie kierownicy. Bardzo, bardzo fajny samochód, wielki. Czy ceny tych samochodów są na poziomie Mustangów, wyżej czy niżej? Szczerze, nie widziałem Torino GT z tym silnikiem w Polsce i nie wiem, jaka będzie jego cena. Najchętniej to bym go nie sprzedał. Po prostu. Nie ma Torino GT. Bardzo rzadko, może tak, bardzo rzadko się trafiają. Bardzo rzadko się trafiają, bardzo mało ludzi je sprowadza.
Nie wiem dlaczego, są wspaniałymi samochodami. Tutaj mamy przykład Corvette. Mamy trzy korwety. Tych korwet jest u nas o wiele więcej. Tutaj jest przedstawiciel, przedstawiamy trzy korwetki. Patrząc na przód tych samochodów, widzimy różnicę między rocznikiem 7.4 do 7.9, a 8.2, 8.1. 81 i drugi rok miały troszeczkę inne wloty. Ma tutaj taki bardziej zadziorny, bardziej agresywny. Co ciekawe, w 81 i drugim roku w niektórych modelach Corvette pojawiło się już elektroniczne sterowanie gaźnika i elektroniczne sterowanie zapłonu. Można było szczytać błędy, wciskając kombinację odpowiednich przycisków, czy łącząc odpowiednio przewody i wtedy się migała żarówka ileś tam razy, prawda? To jest normalnie check engine. Migotał kilka razy i na podstawie ilości migotań szczytujemy błąd z książki i wtedy wiemy, co jest nie tak. Możecie zobaczyć, jaka jest różnica. 74 do 77 mamy płaską szybę z tyłu. Płaska szyła z tyłu w 78, 9 roku aż do lat 82. Chevrolet zmienił tą szybę na szybę bardziej wypukłą. Zapraszam Was do kolejnego pomieszczenia. Mamy tutaj schowane kilka Mustangów i Challengera. Mustang z 66 roku w kabriolecie. Silnik 2.8.9, 4.7 litra. Kolejny kabriolet. Tam wcześniej widzieliście kabrioleta 6.7 w trakcie renowacji. Tutaj jest kabriolet 6.5, 6.6. Auto przyjechało w takim stanie. Zakupione też w Chicago. Odnawiane w Stanach. Ktoś wymienił tapicerkę. Bardzo ciekawe połączenie kolorystyczne. Bardzo ciekawy samochód. Tam jest kolejny Mustang, też 6.6. Ten samochód został poddany odnowie. Silnik 2.8.9. Kubika. Mustangi fajnie się zapalają. Ford w tamtych latach miał taką, używa takiego stycznika, do którego idzie napięcie i jak podamy tutaj napięcie, to wtedy ten stycznik podaje nam napięcie i prąd na rozrusznik. To jest stycznik odpowiedzialny za zapalanie. Ale co ciekawe, cewka zapłonowa Mustanga jest tam na 8-9 V, natomiast w momencie kręcenia rozrusznikiem cewka dostaje pełne 12 V. Jak odpuścimy rozrusznik, to na cewkę idzie około 8 V, albo idzie przez taki rezystor, albo idzie przez przewód, który jest w instalacji, który ma za zadanie się grzać. I to odkryliśmy jednym czasem, coś tam pracujemy przy silniku i jeden przewód ciągle się nam grzeje. No, pomyślałem, dlaczego się grzeje. Potem znaleźliśmy odpowiedź, że to jest właściwe, tak ma właśnie być. Albo jest przewód oporowy, który się po prostu grzeje, albo jest jakiś rezystor, który powoduje obniżenie napięcia na cewce już po zapaleniu. Czyli zapalamy samochód, kręcimy rozrusznikiem, jest dawane pełne napięcie z akumulatora na cewkę. W momencie, kiedy odpuścimy, jest dawane napięcie już przez rezystor oporowy. Tak mają Mustangi. Widziałem na eBayu, że ktoś wystawił ten samochód 3 razy. I podobał mi się ten samochód i zdobyłem numer telefonu tego człowieka i zadzwoniłem do niego i mówię, słuchaj, tego już wystawiałeś 3 razy, ja go od Ciebie kupię, zrób mi dobrą cenę, a ja go od Ciebie kupię. No i on mi opowiadał, mówi, tak, wiesz, no dobrze, sprzedam Ci go, to jest nasz samochód, to jest nasze cacko. W naszej rodzinie był 20 lat, zdobywał wszystkie tam nagrody na zlotach, prawda? Silnik, który mamy w tym samochodzie, to jest 4-barrel 340, czyli czterogardzielowy gaźnik i silnik 340 kubików. Bardzo zwarta konstrukcja, silnik nie jest przerabiany, ma wymieniony kolektor dolotowy na Edelbrocka, ma sprzężarkę dwutłokową do klimatyzacji, klimatyzacja nie działa. Tak często jest w starych samochodach, że te klimatyzacje po prostu nie działają. Ma headersy, wspomaganie kierownicy, wspomaganie hamulców. Bardzo fajny samochód. Ten samochód jak przyjechał, jeździliśmy z synami i tak nawet trochę wariowaliśmy. Do tego stopnia, że zniszczyliśmy skrzynię automatyczną. I trzeba było ją dać do naprawy i od nowa ją zregenerować. I to też kolejna informacja dla ludzi, którzy zamierzają kupić klasyka. Nie trzeba się bać skrzyni. Skrzynie nie są mega drogimi elementami. Skrzynie to są
można naprawić za parę tysięcy złotych. Parę tysięcy, to mówię około 4-5 tysięcy złotych, jesteśmy w stanie 3-biegową skrzynię automatyczną w Polsce naprawić. Myślę, że samochodem, który odpalimy, to będzie ten samochód. To jest Mustang Fastback z 69 roku. 69 rok, jak wspomniałem wcześniej, Amerykanie lądują na Księżycu. Ciekawe lata, fajne lata. Moje takie wrażenie, moja taka opinia jest, że to jest taki ten Fastback, to jest taki już, kiedy Mustang mógł już aspirować do racji muscle cara. Te samochody wychodziły z różnymi silnikami, wychodziły z 302, z 351 kubików z Windsorem tak zwanym, 351 kubików z Clevelandem oraz 428 kubików Cobra Jetem, najmocniejszą wersją. Ten samochód jest z silnikiem 351 Cleveland, wzmocnionym, przerobionym, ma aluminiowe głowice, ma headersy, ma ostry wałek i ma wstawioną skrzynię pięciobiegową Tremeca. Do Mustangów fabrycznie wchodziły albo automaty trzybiegowe, albo czterobiegowe skrzynie. Można kupić na rynku wtórnym skrzynię pięciobiegową, to polepsza troszeczkę jakość użytkowania tego samochodu, można nim fajnie jeździć. Na trzecim biegu zrywa przyczepność. Jest to przetestowane. Jadąc na asfalcie na trzecim biegu, dodając gaz do dechy, w momencie, kiedy chwyci już swój taki maksymalny moment, zrywa przyczepność. Czasami ktoś pyta, czy może się przejechać. Ja mówię, no nie wiem, bo ten samochód nie ma ABS-u, nie ma systemów trakcji, nie ma żadnych ograniczeń, to jest tylko moc idąca z benzyny na tylne koła i tak jest duży strach, żeby dać komuś się przejechać. Jest też duży strach, kiedy ludzie kupią już takie samochody, ja czasami im mówię, słuchajcie, miejcie respekt do tych aut, bo tutaj nic na wami nie czuwa. Jeżeli przesiądziecie się z samochodu współczesnego do samochodu, który ma po prostu mnóstwo koni, na tył napęd, wysoki moment, to trzeba naprawdę mieć duży respekt. Takim samochodem starym z lat 60., 70. jestem w stanie na metrze, tak, zamienić kołami i zahamować, czego nie zrobimy współczesnym pojazdem. Pokażę wam, jak auto wygląda pod maską. Mamy pod maską 351 kubików silnik Cleveland. Mamy kolektor ssący Debroka. Mamy aluminiowe sportowe głowice. Mamy headersy. Kawał fajnego samochodu i mamy sporo koni pod maską. Kupiłem go w Orlando. Też pojawił się na eBayu samochód, ale jak zawsze z takim kupnem, z daleka od tego mojego macierzystego, nazwijmy Chicago, jest troszeczkę takie ryzyko i kto go bierze i czy ta osoba jest na pewno godna zaufania. Co prawda eBay gwarantuje pewne bezpieczeństwo zakupu, dlatego że zakupy na eBayu są gwarantowane bodajże do 100 tysięcy dolarów, że nic złego się nie stanie, że ktoś nas nie oszuka, natomiast no, zawsze jest odrobinę ryzyka, więc zadzwoniłem tam. Porozmawiałem z człowiekiem, człowiek mówi, tak, ja ten samochód zrobiłem 3 lata temu, wyremontowałem, ale wie pan, ci moi synowie, te moje dzieci w ogóle tego nie doceniają i ja ten auto chcę sprzedać, tak im troszeczkę zrobić na złość i chcę to auto sprzedać. Ten samochód przyjechał w takim stanie, jak jest teraz, tak? Ten samochód przeszedł renowację 3 lata temu, tam właśnie w Stanach. Amerykanie, jeżeli chodzi o renowację w Stanach, no czasami można im coś zarzucić, tak? Owszem, jeżeli chodzi o elementy blacharskie czy lakiernicze, to często nie jest taki poziom, taka jakość jak w kraju. W Polsce no, zdecydowanie lepiej nasi lakiernicy czy nasi blacharze zrobią te prace. Natomiast na pewno nie można nic zarzucić, jeżeli chodzi o zestrojenie silników. No tutaj mają wieloletnie doświadczenie, tych zakładów tam jest mnóstwo i mają doświadczenie w zestrajaniu, w składaniu tych silników i w przygotowaniu. No dobrze, zgodnie z obietnicą postaramy się, odpalmy ten samochód. Jak każdego dobrego gaźnikowca, 2 razy gazu, żeby trysnąć tą pierwszą dawkę paliwa do gaźnika. I tak pali ten nasz samochód. Mamy tutaj obrotomierz. Mamy też takie diabelstwo, które spowoduje, że ten samochód jest po prostu głośniejszy. Taka przepustnica.
może opowiem. Miałem już takiego jednego Mustanga 6.9 i przyjechała taka pani z bratem, się okazało. To zapytała mnie, czy mógłbym go odpalić. Ja mówię, no wie pani co, ja tak każdemu nie odpalam, no bo to bym chodził tylko po placu i odpalałbym wszystkie samochody. No ale pani bardzo poprosiła, zgodziłem się, zapaliłem. Po usłyszeniu tego dźwięku, tej V8-ki, dzwoni pani za 3 dni, ona by chciała kupić ten samochód. Ja mówię, no wie pani, no ale no mam takie wrażenie, że pani na to samochód się nie zna, pani brat się nie zna, może niech pani kogoś poprosi, że przyszedł, oglądał ten samochód, jakiś znawca. No i tak też było. Przyszedł jeden fachowiec, przed drugi oglądnęli i pani tutaj niedaleko z Krakowa kupiła taki, od nas taki pojazd. Mam nadzieję, że się nim nadal cieszy, jest zadowolona, ale to było magiczne, bo tak nie spodziewałbym się, że kobieta, nie mówiąc nic z kobietą, że po prostu zdecyduje się na taki pojazd, prawda? Biegowy, bez wspomagania kierownicy i taki diabeł troszeczkę. No ale tak te auta niestety czasami się sprzedają, że sprzedają się bardzo niespodziewanie. Pod maską mamy, tak jak wspomniałem, 408 kubików już rozwiercone i mamy 5-biegową skrzynię Treneka. Tak jak wspomniałem, te samochody, gaźnikowce czy generalnie amerykańskie stare auto mają to do siebie, że w zasadzie na przestrzeni metra jesteśmy w stanie zamienić kołami i o, poczekam, żeby zeszedł ssania. Są w stanie zamienić kołami i zahamować. Tak można nimi zaszaleć. Myślę, że lepiej będzie, jak to na ulicy by zrobił, nie? To nie było zbyt udane, ale zawsze ale coś. Coś tam się zadziało. Coś tam się zadziało? Tak jest. Ja mogę młodego syna, żeby wyjechał tam na drogę i tam na drogę strzeli z dwójki, powiedzmy, czy nawet z trójki. Tutaj mamy coś, czego jestem bardzo dumny, że jest w moim posiadaniu. Corvetta C1 z 1960 roku. Przewspaniały samochód. Samochód zakupiony na Florydzie, w Miami. Od człowieka, który wystawił go tam, prawda, na eBayu, chciał go sprzedać, zacząłem do niego dzwonić, rozmawiać, w końcu zdecydowałem się na kupno. Corvetta C1, piękne auto, które w latach 60. było w zasadzie jedynym autem sportowym w Stanach. Była taka cicha umowa między koncernami amerykańskimi, że nie będą startować w wyścigach. I to były w latach właśnie 60. Henry Ford II wiedział o tym i on jakby był prekursorem tego, mówi, dobrze, budujemy samochody, ale nie będziemy się ścigać, nie będziemy brać udziału w wyścigach. Wiadomo, że każdy chciał kupić auto, które wygrywa, były i samochody, które brały udział w wyścigach, się sprzedawały, ale amerykańskie koncerny się z tego wycofały przez chwilę przynajmniej. Jedyną firmą, która łamała te wszystkie reguły, to była Corvetta z C1. Wygrywała wszystkie rajdy. Samochód zbudowany w latach, na początku lat 60., końcówka lat 50. Corvetty C1 były dawane za darmo przez koncern astronautom. Shepard, który pierwszy raz w kosmosie, który przebywał w kosmosie, czy astronauci, którzy lądowali na Księżycu, oni dostawali te Corvetty. To była taka reklama Corvetty Chevroleta, który chciał zareklamować, że to są te auta sportowe i że są takie auta elitarne. Samochód prosty w budowie, bardzo prosty w budowie, trudniejszy troszkę w naprawie. To jest wszystko z włókna szklanego. C1-ki też zmieniały swój wygląd, swoją charakterystykę. Mi osobiście najbardziej podobają się Corvetty C1, które mają dwa światła z przodu i obły tył. Zapraszam, żeby się przeszli do tyłu. Ten znaczek Chevroleta,
korwet z tamtych lat, który nadal wygląda dobrze, pomimo tego, że to auto nie zostało poddane żadnej renowacji. No to jest coś bardzo fajnego. Jest bardzo ładne centralne lusterko. To jest korweta trzybiegowa. Ten samochód już był kiedyś w Europie. To auto z Pensylwanii przewędrowało do Niemiec. W Niemczech miały je wojskowe, które miały wiele, wiele lat. Dlatego ten napis USA. No po co komu w USA napis USA? Przecież wiadomo, że jest w USA. Natomiast jeżeli jest już w Niemczech i stacjonuje w jednostce wojskowej i ten człowiek sobie to przywiózł tam, żeby błyszczeć na niemieckich drogach, no to musi mieć napis, że jest z USA. Auto wróciło z portem do Stanów. Córka przejęła prawa do tego samochodu, sprzedała go człowiekowi w Miami. Człowiek w Miami sprzedał go mnie. Tutaj pod tym namiotem mamy schowany samochód, który osobiście dla mnie też przedstawia sporą wartość. Jest to Ford Mustang z 67 roku, kupiony od pierwszej właścicielki, od pani Shirley, od pani, która mieszkała w Elmhurst na przedmieściach Chicago. Pani miała na imię, zaraz zobaczymy, ponieważ mamy akt własności, pani Nelson Shirley Murray. Pani zakupiła go w 60. Tu jest oryginalny akt własności, który można, kopia tego aktu własności w zasadzie, na którym właśnie pisze, że auto zakupione w 67 roku, że ta pani go zakupiła, że wzięła kredytu 2142 dolarów. Pani Shirley miała go przez blisko 50 lat, cały czas był w jej posiadaniu. Do samego końca jeździła nim i do 81 roku należy wydedukować, ponieważ tu był stykier na szybie, naklejka na szybie, żeby po prostu tym samochodem jeździła. Samochód wymaga renowacji, samochód jest w oryginalnym kolorze zielonym, to można czytać z tabliczki VIN. No i jest fajnie mieć auto, które jest kupione od pierwszej właścicielki. Miałem tutaj takiego pana, który oglądał ten samochód i mówi, proszę pana, taki samochód, przecież to jest warte 20 tysięcy. Ja mówię, proszę pana, pewnie tak, ale ta historia jest warta więcej. Moi drodzy, nie wiem, co powiedzieć w ramach podsumowania, bo nagrywaliśmy to chyba z półtorej godziny i szczerze powiedziawszy nie widzę, co tu można by było wyciąć, bo wszystko było ciekawe. Więc jakikolwiek nie wyjdzie ten film po zmontowaniu, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, dotrwaliście do całego końca. Ja na koniec tylko zapytam, czy spośród tych wszystkich aut, które dzisiaj widzieliśmy, jest możliwość wytypowania jednego najlepszego, najważniejszego, najdroższego sercu, jakieś ekstra perełki, numer jeden na liście? Pytanie nie jest łatwe. Myślę, że nie. Myślę, że każdy z tych samochodów jest na swój sposób cenny i każdy ma jakąś historię. Żeby jeździć klasykiem, żeby mieć klasyka, to nie musi być mega drogi samochód. To może być auto o jakiejś przyzwoitej wartości, którym możemy się przejechać, którego możemy czerpać przyjemność. I trudno byłoby mi wybrać z tych wszystkich samochodów jeden jedyny. Ponieważ i sportowe Mustangi, i sportowe korwety są fajne i fajnie się nią przejechać, ale zarówno kanapowce też mają swój urok. Auto klasyczne, wielkie, dla starszych panów, którzy chcą po prostu sobie przejechać wygodnym samochodem. Powspominać. A tak samo pick-upy z lat 50. To też przenoszą nas totalnie inny klimat. I każdy z tych samochodów ma swoją historię i nie jest to... Nie trudno byłoby wybrać jeden jedyny. Są auta, które są bliższe mojemu sercu, ale generalnie każdego z nich sobie cenię i każdego z nich lubię. To może to jest zadanie dla widzów. Spośród tych wszystkich samochodów, które zobaczyliście, napiszcie w komentarzu, które z aut dla Was jest tym numerem jeden. I może na koniec jeszcze rada od człowieka, który zęby zjadł, można powiedzieć, na temacie aut klasycznych ze Stanów Zjednoczonych. Rada dla kogoś, kto po obejrzeniu tego filmu pomyśli, okej, chyba będę zainteresowany. Co chciałbyś powiedzieć takiej osobie? Co chciałbym powiedzieć? Nie bójcie się klasyków i jeżeli nie mieliście nigdy styczności ze starym klasykiem amerykańskim, nie wiem, czy jest dobrym pomysłem inwestowanie czy kupowanie samochodu do totalnej renowacji. To powtarzałem wcześniej. Taki samochód zabierze Wam troszkę czasu, troszkę energii. Będziecie to robić pierwszy raz i czasami zanim upłynie rok, dwa lata przy takiej kompletnej renowacji samochodu, to tam często takiemu komuś się już po prostu nie chce tym samochodem jeździć albo już nie kończy takiej renowacji do końca, tylko sprzedaje auto w częściach. Takie auta są często na rynku. Fajnie jest kupić samochód, który jest sprawny, jeżdżący.
chcesz zacząć przygodę z klasykami, kup auto, które jest w miarę jeżdżące. Będziesz go naprawiał, będziesz koło niego coś tam zawsze, prawda, robił w garażu, ale będzie to sprawiać przyjemność i po każdej naprawie jesteś w stanie się tym autem przejechać. Więc nie ma się czego bać starych samochodów. Dostępność części jest naprawdę w dobie globalizacji najmniejszym problemem zakup jakiejkolwiek części do samochodu. Każdy z Was na pewno ma eBaya, każdy z Was na pewno ma internet. Siedzę, klikam, podaję numer karty kredytowej i za 5-6 dni mam każdą część do tego samochodu na miejscu w Polsce. Także w przypadku starych aut, tak jak wspomniałem, zacznijcie od klasyka, którym już można się przejechać. Jeżeli to jest już drugi, trzeci, czwarty, kolejny klasy, no owszem, no wtedy już oczywiście taka renowacja jak najbardziej. Można wejść na głęboką można wejść wodę. Na głęboką wodę. Ten pierwszy raz jest bardzo ciężki, trudny i pełen niespodzianek i czasami po prostu ludzie odpuszczają. Żeby się nie zniechęcić. Kupmy już takiego, którym już jeździmy. Jaku, bardzo dziękuję za zaprezentowanie swojej kolekcji, za udzieloną radę, no i dalszego rozwijania pasji. Myślę, że tak jak mówisz, to jest choroba. To jest choroba, z której ciężko się jest wyleczyć. Dokładnie tak. Tak jak wspomniałem, samo obcowanie z tymi autami już jest fajne. Dla mnie to była wielka przyjemność po raz drugi, co prawda, usłyszeć. Dla Was to był pierwszy raz. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Bardzo dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć. Cześć.